Na wierce wstępnie otwory pod konfirmaty. Najpierw je sobie zaznaczę. Tutaj płyty skleiłem taśmą i na taśmie będzie łatwiej rysować. Powiedzmy 10 cm od brzegu. I 9 w tą stronę. 9 mm. Nawet nie trzeba wiercić do końca. Ważne, żeby przez dwie płyty przeszło. Kosze montujemy następująco. Prowadnice są w miarę standardowe. Żeby je rozebrać, tutaj to podważamy. Wtedy to wychodzi. No i tutaj przykręcamy. To mocowanie składa się z dwóch części. Tutaj mamy otwór fasolkowy, dzięki czemu kosz będzie można dostosować do szerokości szafki. Te wycięcia tutaj muszą trafić w drut. Najniższą szufladę można tu praktycznie przy krawędzi instalować. Dobra, ja dla bezpieczeństwa dam z 5 mm i następne odpowiednio. Przód, tył przy szafce 500. Znaczy, prowadnice mają 450 wysokości, szafka ma 500 głębokości. Tutaj powinny być prowadnice symetrycznie. W razie czego pewna możliwość ruchu jest tutaj.
Mniej więcej rozmieściłem te prowadnice. Teraz to jakoś poza okrąglą, żeby mniej więcej było równo. Pomierzę. To, żeby w ten otworek trafiło już nawiercone. No dobra. Ale prosto to trzymaj i dociśnij. Dobra, już. No, następne. Prostopadna. No jest prostopadna. Dociskaj, możesz drugą ręką dociskać. No brawo. Chyba, że dalej będziesz mi pomagać. Nie, ja nie mam. Dobra, w jednej połówce mamy zamontowane prowadnice. Teraz zrobimy taki mykes, że drugą połówkę złożę w lustrzanym odbiciu i przykręcę prowadnice tak, żeby leżały naprzeciwko siebie.
Trzymaj ta sztywno, a nie jedną. No trzymam. Jedną ręką. Dobra. Lepiej byłoby z profesjonalnymi tymi. Dobra, sposób na montaż tych koszy jest taki, że te wsporniki łapiemy w imadło, przykręcamy tutaj wkręty. Mam już te wszystkie przygotowane. No i potem będziemy przykręcać, montować kosze i przykręcać. I je przykręcać już tam, w szafce. Dobra, dwa kosze już zamontowane. Montujemy kolejne.
Tak wygląda gotowa szafa w środku. Tutaj część półek jest z płyty 18 mm. Ze względu na rozkrój arkusza, gdzie część płyty była wykorzystana do tej szafki z koszami. Natomiast część półek jest z płyty dziesiątki, ponieważ drzwi były z płyty dziesiątki. A i tak płaciłem za całe płyty. Wobec tego część poszła na półki. No tu jeszcze na półkach leżą częściowo moje narzędzia.